ten problem już zaczął się 6 lat temu tak naprawdę i czekamy cały czas i pewnie się nie doczekamy. I po prostu... A problemem jest kładka we wsi Radość w gminie Dębowiec. Stara, stwarzająca niebezpieczeństwo, została usunięta. Natomiast na wybudowanie nowej nie stać gminy Dębowiec. Skierowaliśmy pismo do pana wójta. 35 mieszkańców podpisało, że jesteśmy zbulwersowani niewykonaniem budżetu i nic nie robieniem w tej sprawie, kiedy jest to przejście niebezpieczne dla mieszkańców. Mówiliśmy od początku i mówiłem tej pani, zróbmy po kolei, fajnie, ale to się nie da, tak musimy sobie bić palej, dziękuję. Mnie nie dało rady, pobijała, to załatwiła, ja nie wiem, tam mi ktoś ze starostwa czy ktoś, ja nie będę mówił, dobra, wbite. No teraz koszty są ogromne, bo trzeba to legalizować i dokończyć, koszty jeszcze większe. Pan wójt nie wykonał budżetu w punkcie Fundusz Sołecki Wsi Radość i nie zlecił projektu na remont tej kładki. No, zostawia się tym, że inwestycja jest kosztowna, że przekracza Fundusz Sołecki i że mieszkańcy chodzą prywatnymi kładkami, które naprawdę są niebezpieczne. No i teraz ja też rozmawiam z radnymi, czy godzicie się na te 50, 70, nie wiem ile tysięcy wyjdzie, na tą jedną kładkę, że raz na tydzień jedna osoba przejdzie. No fajnie, nie? Ale za chwilę mi ta pani mówi, że jaki jestem niegospodarny. A to jest gospodarność, władować...